Yo YouTube fam, witam was ponownie na moim kanale. Jak już widzieliście po tytule tego filmiku, ten filmik będzie o self love, self care, o miłości do samego siebie, o korzyściach, które wynikają z robienia właśnie tego. Uważam, że w dzisiejszych czasach nie mówimy wystarczająco często o tym wszystkim, mimo tego, że wiemy, że być zdrowym człowiekiem trzeba ćwiczyć, trzeba się zdrowo odżywiać, ale prawda jest taka, że zdrowie psychiczne jest tak samo ważne i powinno się o to dbać. Pomyślcie sobie o tym, że w sumie czasami potrafimy być swoim największym krytykiem, a prawda jest taka, że nie lubimy się wcale trzymać z ludźmi, którzy nas krytykują. To czemu robimy to sobie? I powodujemy, że nie mamy tej pewności siebie, żeby wykonywać pewne rzeczy, albo nawet żeby zacząć pewne rzeczy. Dlatego chciałam zacząć od pierwszego punktu, pierwszej korzyści i jest to zdrowie. Tak jak WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, definiuje zdrowie, to jest dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne. Także tu nie chodzi tylko o brak choroby, tu chodzi o to, żeby dbać o różne aspekty naszego życia, żeby być zdrowym człowiekiem. Nawet badania wskazują na to, że człowiek, który dba o siebie, ma dobre relacje z samym sobą, czyli ma to self-love, w rezultacie ma lepszy stan psychiczny. A lepszy stan psychiczny pozwala ci na to, żeby osiągać jeszcze więcej w twoim życiu. Więc to wszystko się tak zazębia i warto o to dbać. Większość z nas wie, że długotrwały stres w naszym ciele jest w stanie spowodować różne choroby i wpływa negatywnie na nasze ciało. A poprzez proste sposoby self-care, czyli dbanie o siebie, jesteśmy w stanie zredukować ten poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu w naszym ciele i jesteśmy w stanie podwyższyć poziom serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Jest wiele sposobów, przez które możemy dbać o siebie, na przykład włączając głośną muzykę, tańcząc do niej, wygłupiając się, pozwalając sobie na to, żeby być w pełni sobą, żeby być bardzo uważnym w jakimś momencie, czyli mindfulness. Okej, pozwólcie, że od czasu do czasu pozwolę sobie łyknąć kawkę. Drugi punkt, druga korzyść i są to związki i relacje z ludźmi. Wszyscy próbujemy przyciągnąć do siebie ludzi, którzy są dobrzy, którzy dobrze nas traktują, a przy okazji próbujemy uniknąć związków, które są toksyczne. A prawda jest taka, że człowiek, który ma dużo miłości do samego siebie, stara się selekcjonować ludzi, z którymi się trzyma i trzyma się z ludźmi, którzy traktują go we właściwy sposób. W momencie, kiedy wiesz, jakim jesteś wartościowym człowiekiem, nie pozwolisz sobie na to, żeby ludzie traktowali cię w negatywny sposób. A przy okazji, jeżeli masz dużo miłości w sobie, moim zdaniem jesteś wtedy w stanie dać jeszcze więcej miłości innym ludziom. Też nie wchodzisz w związki żebrząc o tą miłość, ani o akceptację, bo masz to wszystko w sobie. Trzeci punkt, trzecia korzyść, czyli pewność siebie. Oczywiście tutaj nie chodzi mi o typ narcyza i o typ Johnny Bravo, ho ho ho, patrz na klatę, tylko chodzi mi o człowieka, który jest pewny siebie, jest świadomy tego, że ma dużo pozytywnych cech i też ma swoje negatywne cechy, ale z drugiej strony jest w stanie się rozwijać, chce cały czas się rozwijać, stara się być lepszym człowiekiem dla siebie i w rezultacie dla innych też. Mówi się, że ludzie sukcesu mają ponadprzeciętną pewność siebie. W sumie ma to sens, bo po co wyznaczać sobie cele, jeżeli nawet nie wierzysz w to, że jesteś w stanie osiągnąć te cele. Ludzie, którzy są pewni siebie, wyznaczają cele, mają wiarę w siebie, że pracując ciężko nad danym celem, są w stanie to później osiągnąć. Oczywiście wiara w siebie i w swoje możliwości powoduje, że the sky is the limit. Czwarta korzyść jest to bycie sobą. W momencie, kiedy kochasz siebie, nie boisz się pokazywać ludziom swoją prawdziwą twarz. Oczywiście jesteś świadomy tego, że niektórym ludziom się to spodoba, niektórym ludziom się to nie spodoba, ale tak czy siak nie boisz się definiować swoje życie i podążać ścieżką, która jest właściwa dla ciebie. Uważam, że każda osoba ma coś unikalnego do zaoferowania. Prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy tacy sami, ale bardzo, bardzo, bardzo inni. I powinniśmy celebrować tą inność. No wiecie, najwięksi liderzy tego świata nie bali się być sobą. Gdyby Steve Jobs bał się być sobą, to nie mielibyśmy Apple. Gdyby nie Kylie Jenner, to pewnie duże usta nie byłyby aż takie modne. Okej, the shade. Nieważne. Piąta i ostatnia korzyść, w sumie nie ostatnia, ale ostatnia, którą ja wymyśliłam. Oczywiście tych korzyści jest znacznie więcej, ale wiecie. Ostatnia korzyść to jest to, że
Self-love, miłość do samego siebie daje ci szczęście. I taka jest prawda. W momencie, kiedy akceptujesz samego siebie takim, jakim jesteś, dbasz o relacje z samym sobą, dbasz o to, żeby relaksować się w właściwy sposób, kiedy twoje ciało naprawdę tego potrzebuje, albo twój umysł. W momencie, kiedy akceptujesz swoje odbicie w lustrze, to powoduje, że masz spokój wewnętrzny. A jeżeli masz spokój wewnętrzny, to masz spokój w życiu i jesteś w stanie działać więcej. I masz good vibes only. Emanujesz inną energią przy okazji. Przyciągasz właściwych ludzi do swojego życia. Jesteś lepszym człowiekiem dla innych ludzi. Moim zdaniem bądź dobry dla siebie, bądź cierpliwy z samym sobą. Bądź swoim największym fanem. I przede wszystkim dbaj o siebie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć więcej takich filmików. Tak czy siak, do zobaczenia w następnym odcinku. Bye! Och, i nie zapomnijcie polajkować i zasubskrybować. Ciao!